Cześć, witajcie agregaty. Z tej strony Dragon się kłania. To kolejny odcineczek z Farming Simulator 17 na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, akcja nawozy. I to takie dosyć grube nawozy, bo jak sami widzicie, idą już same Big Bagi. A co to za rozsiewacz? Co to za wózek? O co to chodzi? O co kaman? Więc tak. Jak sami widzicie, jesteśmy w takim małym magazynie nawozów. No, no taki mały nie jest, bo tam jest trochę, tu jest trochę itp. Ale tak. No sami widzicie. Ostatnio dokupiłem sobie parę pól. Jedno tam wydzierżawiłem. I co? Akurat się trafiło takie pole, gdzie wydzierżawione, na których były buraki. A naprawdę mi się buraczki przydadzą. Więc z tego powodu lecimy sobie na buraki rozsiać nawóz. No i może bez zbędnego gadania. Poczekaj, tam muszę się wcisnąć, bo jak wiecie, gruby jestem ogólnie. Tu w farmingu. O, dobra, przycisłem się. Otworzone. I lecimy. Co jest? Co? No, aż tak wolno? Naprawdę? O nie! Nie to... Serio? Kuźwa. Dobra. Trochę pomieszaliśmy tych worków, miało to trochę inaczej wyjść. Ale tak, my sobie prawdopodobnie wyjedziemy. A, to teraz lipa. Ujujuj. Dobra, i tak tymi trochę też uzupełnimy. Trzeba obniżyć, bo inaczej nie pójdzie. Jeszcze obniżymy. Żeśmy lipę odwalili teraz totalną. Myślę, czemu i co po 50 mi tu leci? A to mi kuźna tamte worki lecą. Dobra, my sobie damy tutaj tą tonę, tak? O, no właśnie, o to mi chodziło, a nie mi po 50 leci. I leci, i leci, i leci, i leci. No, i teraz sobie Big Buggy ładnie, pięknie rosną. I teraz tak, jeszcze sobie weźmiemy jeden. Na pewno jeden z Almagu jeszcze, ale tak, na pewno. Dobra. Jeszcze sobie taką mieszankę damy, to dosyć bogatą na te buraczki. Dobra, wysypane. Trochę saletrosanu. Taka mieszanka będzie bogata na te buraki. No, lecisz ty czy nie lecisz? Halo. O. No. Można? Można. Tak. To jeszcze damy trochę tego. Będziemy... O Jezus Maria. 50 kilo. Taka bogata mieszanka jest. No chodź tu, saletrosa. Od cię babka. To jest właśnie farming. Dobra. Taka dosyć bogata akcja. Więc na YouTubach jeszcze czegoś takiego nie było. No lecisz ty czy nie lecisz? Dobra. I teraz tak. Na pewno jeszcze jeden worek saletrzaku. Zobaczymy ile tutaj jeszcze jest. A, to tu jeszcze wejdzie i wejdzie, dobra. Więc na pewno bierzemy salmak. Tak, tak. Dobra, my sobie bierzemy jeszcze salmak. Jeden, jeden salmak. Wow. Dobra, cyk.
Dobra, musimy jakoś ładnie wyjechać, żeby tu nie było jakiegoś zbytnio bałaganu. No, sami widzicie, że akcja bogata. Dobra, Salmak jest. Leci Salmak. I jeszcze dopełnimy trochę pulanem. A to już ręcznie. To ja już sobie tu stąd wyjadę. Dobra. Gasimy. I tak. Bierzemy. Kurde, nie chcę światła. Dobra, cyk. No, wszędzie. O, dobra. Kurna! Worek! No nie wierzę, że już jest pełne. Aha, dobra. O. Jeszcze dwa worki. Wow! Ja tu jestem hardkorowy, koksu. I też będą dzisiaj siewy poplonu. I tutaj takie małe sprostowanie odnośnie live'ów, ci, którzy są. No, przepraszam bardzo, ale no... Wiecie, dla mnie mama jest ważna, więc... Z mamą się nie dyskutuje. My sobie tu zamkniemy, żeby nikt nam tu nie wszedł. Tu też. Na pewno zamkniemy, cyk. I lecimy. Ogólnie jest to pole numer 113, to jest największe pole, ono jest wydzierżawione, ale mam nadzieję, że je sobie w przyszłości kupimy. Dzisiaj taka trochę bogata akcja. Akcja nawóz na bogato. Dobra, wyprzedzamy, bo nie mamy czasu zbytnio też. Czekajcie, gdzie jest te pole? A, jeszcze dalej. Jeszcze lecimy dalej. Ok, tutaj są ogólnie belki. Belki będą pewnie zbierane w następnym odcineczku. To po lewej 114 też jest moje. I jak tu teraz wjechać? No dobra, tu wlecimy. Wiecie co? Ja bym sobie po prostu poleciał na wprost. Kurczę, opon nie mam zbytnio dobrych. No ale dobra, trochę wygniotę tych buraczków. Dobra, i lecimy. Fajną ma teksturę też tutaj nawożenia. To akurat tutaj wschodnia dolina jest pod tym względem naprawdę bardzo, bardzo fajna. Rozrzucamy na szerokość 24 metrów oczywiście. Aha, już, błoto się zaczyna. W sumie już te roztopy są, więc błoto też się musi zacząć. Dobra. Lecimy z tematem, bo gonią nas terminy też. Więc nie ma co sobie tam gadać. Zbytnio. Ogólnie no, przepraszam was bardzo za te live'y, że ich nie było, no, ale no, sami niektórzy wiedzą, co są stałymi bywalcami, że taka moja mama jest. Dosyć ją często słychać na tych live'ach. Więc ja na to nic nie poradzę, a z tego względu, że mama jest dla mnie ważna, no to... Ojojoj. Dobra, tam mnie będzie trochę szypnięte. Tylko tak. Nie, to jest dla mnie jakby... Nie wiem, tekstura wapna, czy co? Tak szczerze. I zakręcamy. Trochę za wcześnie, ale... Ale w sumie mógłbym dać tam trochę więcej. 30 metrów. O. Też będzie spoko. No i no mamy poniedziałek, no. Szkoła, za tydzień mam testy gimnazjalne, więc taka trochę lipa. No, trzeba się uczyć, ale odcinek wam ten wstawię. I pewnie tylko ten odcinek się pojawi przez najbliższe 2 tygodnie.
Więc będzie przestój. Dzisiaj wam to nagrałam, żebyście mieli cokolwiek. Dobra, i tak polecimy sobie. Jak to się robi w rolnictwie. Nalatuję tam, czy trzeba trochę skorygować. No, tak będziemy sobie latać. Ogólnie zestaw to zatorek Proximka 120, no i rozsiewacz Amazone za 3000. Profi, tutaj przydałyby się naprawdę cienkie. No trochę wygniotę to, no ale na to nic nie poradzę. Ogólnie już sprzęt jest dogadany, jaki będzie. Będzie to oczywiście ropa. No jeżeli ropy się nie uda, chociaż jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to ropa, no to to będzie Holmer. Nie zakładam, żeby to kopać sześciorzędówką, która ma 6 ton zbiornika, więc tutaj to nawet nie wchodzi w grę, nawet jeżeli nie byłoby Holmera czy ropy, to nie dadzą mi w ogóle tej sześciorzędówki, bo wiedzą, jakie to jest pole, więc nie tego. Więc nie będzie sześciorzędówki, będzie tutaj tylko ropa. Albo Holmer. Zobaczymy. Tutaj będzie też roprysk, RSM na pewno. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, dziękuję za 400 subów, bo to naprawdę też za to wam trzeba podziękować. I naprawdę, ja nie wiem, jesteście, no, zarąbiści, tyle wam powiem. Inaczej się tego określić nie da. Jesteście zarąbiści. Tamtą połówkę jeszcze sobie rąbniemy. No już urąbany ten zetor, no. Dlaczego? Dlaczego tu jest te błoto? Nie wiem. Trzeba będzie drenaże pewnie poprzepychać. Bo tych drenaży jest tak tutaj kilka i trzeba będzie zrobić drenaż. Niestety. Brudna robota, no ale co ja wam zrobię? Ogólnie, co tam słychać na waszych wirtualnych gospodarkach? Jestem was, u was bardzo ciekaw. Co tam u was słuchać? Czy się szykują nowe nabytki, czy się nie szykują? Jak to będzie? Kaj to budziet. A i tu muszę jeszcze dać. O, wy kurna. Ogólnie to ja już jest głodny. Jestem głodny i przydałby się coś zjeść. No ale cóż. No live'ów raczej nie będzie przez najbliższe 2 tygodnie, więc musicie się na to przygotować. No ja wam. Ja wam niczego nie zrobię za to, no niestety. Ewentualnie może się pojawić jeszcze jeden odcinek z Osiny. Ale to już jest taka. No nie wiem, też musiałbym ubłagać mamy, żeby stawić albo jakoś to po kryjomu zrobić. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, cyk, cyk. I lecimy tu. Tam trochę już sypiemy na żyto. To żyto jest? Nawet nie wiem, nie pamiętam, co tam. Co tam było siane. Kiedyś się trochę dłuższy odcineczek, żebyście jakoś tam sobie go obejrzeli w miarę czasu. Dzisiaj znowu do kościółka iść. Niestety jutro kartkóweczka z angielskiego i przemówienie z angielskiego. Więc na bogato. Dobra.
Ok. No tutaj już nie będziemy dawać na środek, tu jakoś się tam rozpuści, może spłynie trochę, więc aż tak dokładny nie będę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O. No. Prawie wszystko jest rąbnięte. Więc my sobie możemy już spadać. No i błotko, standardowo, standardzik. Kierunczek w lewo. O, tu belka jest moja. Jak ona się tam znalazła? What the hell? No i trzeba by było umyć ten zestaw, bo jest ciul brudny. No niestety. Ogólnie będzie nowy nabytek jeszcze. A to powiem wam, właśnie się dowiecie w następnym odcineczku. Znając życie. A my tak, lecimy sobie tu, skręcamy kierunek. Norma. No tam tur stoi też, bo wymieniłem tura, bo tamten był troszeczkę za duży, tamten jest taki idealny. Dobra, my sobie tu wychodzimy pod myjkę. Zamykamy. No i co pierwsze, no to ten rozsiewacz trzeba jakoś dziarnąć, bo jest naprawdę tutaj to też te tarcze wysiewające. Wiem, że to taka trochę kolejność nie tego, żniwa były, tu rozsiewanie nawozów, no ale to tak czasami wygląda, tak? W szczególności z burakami czy z kukurydzą. Więc no, ja na to nic wam nie poradzę. Dobra, tutaj też machniemy trochę tego zeturka. Odstawimy go sobie. Dobra, bliźniemy. Z tej strony też trochę. Dobra, i lecimy. Tu też jest błoto, którego nie mogę się pozbyć. Tutaj też. To sobie już napełnimy tak trochę niestandardowo. Już trochę sobie na przyszłość damy. A my spadamy do siewów. A tam stoi już nasz zestaw. Jest to zestaw prawoosiewny, bo to jest metal fach UF18, o ile się nie mylę. Od Reverse Mods, oczywiście. Tutaj standardowa Amazonę D9 3000, 3-metrowy siewniczek. A my sobie wsiadamy, palimy go. Dobra, i lecimy. Ma trochę już zasiałem. Ale raczej tego nie zdążę posiać na odcineczku. Więc to jest nasz zestaw John 9710 z zestawem uprawowo-siewnym. To oczywiście tu jest siana rzodkie foleista. Na popląd, więc tutaj będzie orka. O. Tu trzeba w miarę równo siać, bo jak się tylko odjedzie tym siewnikiem troszeczkę, to są właśnie takie ciapki. Wprawdzie to będzie orane, ale to będzie liczone jako nawóz, więc tak trochę cienko. Ogólnie też będę musiał zakupić nasiona z KWS-u. W szczególności kukurydzę, bo będzie mi potrzebny trochę. O. Dobra, podnosimy i lecimy dalej, bo szkoda czasu.
No i tak to życie mija. Więc jeszcze dwa przyjazdy i będziemy sobie kończyć. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Więc wiecie, tam trochę zaszalecie z tymi łapkami, bo widzę, że odcineczek wam się bardzo przyjął. Blisko 400 wyświetleń i to lubię. Oby częściej i więcej takich odcineczków. Dobra, lecimy. W czwartek mam bierzmowanie. Więc niedługo takie moje święto trochę. Więc będzie trochę luźniej, może wtedy lewa zrobimy, zobaczymy. Jeszcze 3 dni chodzenia do kościółka praktycznie i będzie już ludzi karbuzik. No podnoś. Dobrze, podniosłeś, dobrze, dobrze. Okej. Ogólnie polecam ten hydropak od Reversa. Jest zarąbisty. Dla mnie jest lepszy niż ten nagromasz od VN-a. Chociaż VN zrobił go modelowo lepiej, ale ten lepiej działa. Więc dla mnie na duży plus. Dobra, jać. Ok. Więc szykujcie się na orkę. Na niektóre pola będzie jeszcze rozłożony obornik od sąsiada, więc tam do sąsiada też wbijemy z kamerką. Więc sąsiad też się tam pokaże. Już niech sąsiad się szykuje tam, bo już sąsiad będzie. Już niech sąsiad wie, o kogo chodzi. I może niedługo będzie nowa jakość filmików, zobaczymy. Ale nie jestem pewien. Muszę na razie to przetestować. Więc co, ja się będę z wami żegnał. Bo już trochę długi odcineczek wyjdzie. Więc zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz jakiś pozytywny. No i żegnamy się do kolejnego odcineczka. Najprawdopodobniej za 2 tygodnie, tak samo jak live. No i co? Trzymajcie się do kolejnego odcineczka.